Dzień dobry. Jak się Państwu mieszka w kompoście? Bardzo dobrze? No to super. Dziękuję. Już nie przeszkadzam. Dzień dobry Państwu. Chciałbym rozpocząć ten film od ogłoszenia naszego dotychczasowego największego sukcesu. Wyrósł nam taki pypeć. Znaczy, jeszcze się nie przebił, ale odkopałem go paluchem. Aby nie psuć tej jakże radosnej chwili, pozostałych dwóch na razie nie sprawdzę. To sobie zrobię potem sam. Dlaczego miałbym nie oszukiwać, jeżeli mogę oszukiwać? Kukurydza nic się nie ruszyła. No nie spodziewałem się jej jeszcze. Ogólnie to 10 dni mnie tutaj nie było, także spodziewałem się różnych rzeczy. Były zakłady, że tutaj to poletko ziemniaków to całe zeżrą dziki. Otóż nie. Nie widać tutaj obecności dzików. Mimo to, że wiem, że sobie tutaj po działce chodzą, to jednak to ich jeszcze nie interesuje. Tutaj nasza naturalna hodowla roślin maści wszelakiej. Jakieś tutaj wodne trawsko, biopokrzywy też świetne, można bez ruszenia się nawet jednego kroku nazbierać ich tyle. 10 dni spowodowało to, że wszelkie śmierdziuchy zdechły, większość wysianych nagietków zdechła. To wszystko było suche, teraz już to trochę podlałem. Cebula o dziwo przetrwała i przetrwało trochę brokułów. Z wysianych tutaj śmierdziuchów i nagietków prosto w ziemię nie wzeszło nic. Zero zaskoczenia. Gnojóweczka z pokrzywy pachnie pięknie. Jest już na pewno gotowa. Dzisiaj już będziemy ją pić. Cząstki rosną. Tutaj sobie coś grzebało. Niech się grzebie. Kret znowu wykopał jeżówkę. Okazało się, że ma tam tunel pod nią bezpośrednio. Zakopałem mu go. Może odczyta ten znak. Tutaj dzisiejsze zakupy. Będziemy wkładać w foliaka jakieś tam pomidorki. Kupiłem im 2 wory kompostu. O dziwo, mój się jeszcze nie zrobił, nie mam pojęcia czemu. Ale bez torfu, nie wiem w jaki sposób, ale zatrzymuje również ocieplenie klimatu. Brawo dla niego. Mamy 16 sadzonek pomidorów, 4 od babci Basi, dziękujemy bardzo babci Basi, i 12 różnych z ogrodniczego, 2 koktajlowe, a reszta nie wiem, walczyłem tam o życie. Polecam sklep ogrodniczy w jakby to powiedzieć, który znajduje się bezpośrednio przy działkach RODOS po zimnej Zośce, to jest szkoła życia. Tam no, wychodzą tylko najtwardsi z sadzonkami, także biłem się, wygrałem. Mamy też 5 papryk, papryki pójdą tutaj i miejmy nadzieję, że mimo nieskończonego płotka nadal nic nam tu nie wlezie. Jak zwykle więcej szczęścia niż rozumu i chęci. Niezmiennie. Także wsadzamy te papryki najpierw, dopóki pada tylko lekko. Potem wsadzamy tutaj pomidory i trochę bazylii. Śmierdziuchy trzeba będzie odkupić chyba. Pod pomidorki tutaj świeża pokrzywka,
I może ich poleję już tą gnojową, ale to zobaczę. Może ją poleję coś innego. Także widzimy się, jak to skończy. Coś tam powoli się robi. Chciałem tylko pokazać, jak składaliśmy foliaka. To był wszystko świeży obornik. A teraz już, no, że tak powiem, owcą go nie czuć. I pytałem pomidory. Mówią, że lubią go. Tutaj proszę. Ładnie im pachnie, ładnie smakuje. Mam zadowolone. Nie wiem, czy mnie słychać, bo troszkę pada. Ale i tak nic mądrego nie powiem, to najwyżej się tu podłoży jakąś muzykę. 68 godzin później, wszystkie pomidory wsadzone. Oczywiście nie jestem zadowolony z efektu. Nie przemyślałem tego, ale pasuje to do konwencji reszty tutaj tego, co robię, więc w sumie wyszło źle, ale to dobrze. I tak musi być, bo nikomu się nie chce tego poprawiać, a zresztą my tu pokazujemy, jak nie robić. Czyli tak się nie sadzi pomidorów w foliaku, bo są za blisko siebie i są trochę nie takie, ciężko będzie te sznurki jakoś mądrze przyczepić. Na razie są aż dwa, bo tylko tyle pomidorów się kładło. Nie ma co przesadzać. Oto one, piękne pomidory. Bazylia amerykańska. Dwa śmierdziuchy, które jeszcze walczą o życie. Reszta całkiem już padła. Tutaj fasola. Tutaj również fasola Monte Gusto. Jakieś tam dwa koktajlowe. Tam papryka. Nie chce mi się wychodzić, bo troszkę pada. Wypełniona jeszcze misja dodatkowa. Wysiałem sobie skrzydłorzech. Co to? Skrzydłorzech kaukaski. Znalezione nasiona na ziemi w jakimś tam parku w Gdańsku. Przeleżały, nie wiem, kilka lat. Może coś z nich będzie. A tutaj wisteria z darów dla powodzian. Będzie się piała po tej altance, której wszyscy nie mogą się doczekać, żeby ją składać. Dzisiaj to by było na tyle. Chcielibyśmy tutaj jeszcze z Martyną podziękować bardzo. Ukłoń się. Nie witała się wcześniej. Chcielibyśmy bardzo podziękować Leśnym Ludkom za nagonienie nam tutaj publiczności. Pisali się, komentują bardzo ładnie. Nie wiem, jak ich zmusiliście, ale jest git. Byliśmy mocno zaskoczeni, jak szybko to rosło. Nikt tego nie przewidział. Trochę mi tych ludzi nawet szkoda, bo dobra, już mi się nie chce trzymać, bo co, przylezą tutaj, będą oczekiwać, że tutaj coś się wydarzy, a tu się nic nie wydarzy. Tu nikt nie wie, o co chodzi, nie ma planu. Nie wiadomo, czy coś mi tu w ogóle z tego wyjdzie, czy my coś tu pojemy z tego ogródka. No, ale w sumie to fajnie. Nie wiem, co gadam, to może już skończę. To by było na tyle dzisiaj. Do widzenia. Co? Martynka mówi, subskrybujcie, coś tam, followujcie. Na Instagramie to ona z wami pisze.
odgaduje mnie. Aha. Ja też mam hasło i wszystko widzę, co tam na mnie piszecie. Że kopa w dupę, że maliny nie tam, gdzie trzeba. Dobra, już nie będę taki. Pokażę. Tutaj widać, że jednak żyje suszka. I druga też. Czyli szparagi. Wielki sukces.